opóźnienia. Szanowni Państwo, zaczynamy naszą sesję dzisiejszą. Proszę Państwa, otwieram 30. sesję Rady Dzielnicy 18. Gromadnika zwołanej na poniedziałek 18 marca 2013 roku na godzinę 18 w siedzibie Rady Dzielnicy 18 na osiedlu Centrum B, blok 6. Witam bardzo serdecznie zaproszonych gości Państwa radnych. Proszę Państwa, w zakresie zatwierdzenia porządku obrad odnośnie rzeczy, które zostały wniesione. Proszę Państwa, otrzymaliście Państwo porządek obrad. Ja chciałbym poinformować o tym, że w zakresie porządku obrad będzie wprowadzona w punkcie 4 dodatkowa uchwała w trybie nagłym dotycząca wprowadzenia zadań do wieloletniej prognozy finansowej budżetu miasta Krakowa, posiadająca stosowne podpisy radnych i wnioskodawców wprowadzających tą uchwałę. Równocześnie w zakresie uchwał związanych z wprowadzanymi w punkcie 4 informuję Państwa, że nastąpi zdjęcie z porządku obrad druku numer 10. Jak i również, proszę Państwa, nastąpi zdjęcie z porządku obrad druku numer 16. Tym samym kolejność projektów uchwał ulegnie zmianie od druku numer 10, czyli druk numer 11 będzie miał numer 10, druk numer 12 będzie drukiem 11, druk numer 13 będzie drukiem, przepraszam, druk numer 14 będzie drukiem 13, 14A i 14B będą drukami 13A i 13B i w zakresie druku, proszę Państwa, 14, przypominam, że jest złożona autopoprawka zarządu, więc to jest procedowany druk 14A z autopoprawką zarządu. I proszę Państwa, w zakresie druku 15 to będzie druk 14 i druk 17, który będzie zgłaszany, będzie drukiem 15. Taka będzie kolejność tych druków. Jeszcze raz, proszę Państwa, przeczytam numerację poszczególnych druków. Druk numer 1 to jest w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Druk numer 2 w sprawie opinii dotyczącej umowy zawarcia najmu lokalu mieszkalnego. Druk numer 3 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Druk numer 4 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Druk numer 5 również dotyczy tej samej sprawy. Druk numer 6 dotyczy także tej samej sprawy. Druk numer 7 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych numer 3 umowy z Polską Telefonią Komórkową. Druk numer 8 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pod nazwą rozbudowa i przebudowa budynku spalarni odpadów niebezpiecznych z przeznaczeniem na instalację turbogeneratora wraz z budową sieci SN i transportacji wewnętrznej. Druk numer, wpiszcie ty te, Andrzej, wpisz. Proszę Państwa, 9 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pod nazwą budowa węzła betoniarskiego, MERKO. Druk, proszę Państwa, numer 10 w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Druk, proszę Państwa, numer 11 w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania pod nazwą komunikacja z mieszkańcami na rok 2013. Następnie, proszę Państwa, druk numer 12 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych gimnazjum przedszkoli na rok 2013. Następnie, proszę Państwa, druk numer 13 A z autopoprawką 13B w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg chodników i oświetlenia. Druk numer, proszę Państwa, 14
sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 2013 i druk numer 15 w sprawie wprowadzenia do wieloletniej prognozy inwestycyjnej zadania inwestycyjnego. To jest tyle zmian co do projektów związanych z projektami uchwał. Chciałbym również, proszę Państwa, poinformować, że przed punktem 4 będziemy mieli wystąpienie przedstawicieli ZIHIT-u, pana dyrektora Migdała i pana Czarneckiego w zakresie ważnej inwestycji, która będzie przebiegała przez teren naszej dzielnicy, czyli przebudowy ulicy Mogilskiej. To wystąpienie będzie, proszę Państwa, przeprowadzone na nasz wniosek, abyśmy się mogli zapoznać ze wszystkimi sprawami dotyczącymi tejże inwestycji na terenie naszej dzielnicy. Proszę Państwa, przechodzimy do procedowania przyjęcia poszczególnych druków, które są zawarte w punkcie 4. Przede wszystkim druk numer 15, który dotyczy w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2013-2014. Dotyczy on wnioskowania zadania inwestycyjnego budowa chodnika w osiedlu Mandy w rejonie bloku 9-7. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego druku do procedowania na dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję uprzejmie. Kto się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że Rada przyjęła druk do procedowania na dzisiejszej sesji. Proszę Państwa, przechodzimy do zatwierdzenia całości porządku obrad ze zmianami zaproponowanymi w punkcie 4. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję uprzejmie. Kto się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła porządek obrad 30. sesji Rady Dzielnicy 18. Proszę Państwa, punkt 3. Przyjęcie protokołu z 29. sesji. Nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu, tym samym protokół zostaje przyjęty.